Co to jest algorytm? Ogólnie zestaw kroków potrzebnych do wykonania zadania. Możecie napisać algorytm na powrót ze szkoły, na podpieczenie kanapki, na szukanie produktów w sklepie spożywczym. W informatyce to zestaw kroków dla programu, by wykonał zadanie. To dzięki algorytmom informatyka jest nauką. Znajdując dobre algorytmy i zastosowania dla nich, będziecie pisać ciekawe, ważne programy. Omówmy parę słynnych algorytmów. Jak Google Hangouts zabezpiecza swój przekaz wideo na żywo? Używając algorytmów kompresji audio i wideo. Jak Google Maps wyznacza drogę z Dallas w Teksasie do Orlando, żebyście zwiedzili Disney World? Ma algorytm znajdowania trasy. Jak w Pixarze kolorują model postaci na podstawie światła w trójwymiarowym modelu pokoju? Z pomocą algorytmu odzwierciedlenia. Jak NASA wyznacza ustawienie paneli słonecznych w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i decyduje o zmianach? Dzięki algorytmom optymalizacji i harmonogramu. To algorytmy bardziej złożone od tych codziennych, na przykład dotyczących kanapki, ale sprowadzają się do tego samego serii kroków potrzebnych do zadania. Jeśli znacie jakieś gotowe algorytmy, ułatwcie sobie pracę. Będziecie programować szybciej, stosując odpowiedni algorytm. Na przykład. Projektujecie grę i chcecie, by użytkownik mógł grać z komputerem. Informatycy piszą już programy szachowe pokonujące arcymistrzów przy użyciu algorytmu przewidującego ruchy przeciwników. Jeśli wasza gra przypomina szachy, możecie używać algorytmów opartych o te metody. Albo, znając braki tych algorytmów, może zmodyfikujecie swoją grę, jeśli wymaga zręcznego gracza. Trzeba też umieć pisać nowe algorytmy oraz sprawdzać ich poprawność i skuteczność. W biologii stale powstają nowe algorytmy, np. do projektowania struktur molekularnych do nowych leków. Algorytmy służą do tworzenia modeli klimatu i pogody, inne zaś analizują obszerne dane na temat gwiazd we wszechświecie zbierane przez teleskopy kosmiczne. Wszystkie dziedziny nauki i portale takie jak Khan Academy. Potrzebują algorytmów do analizy wielu danych lub aby inteligentnie wybrać spośród licznych możliwości. W każdej interesującej Was dziedzinie nowe algorytmy pozwolą zaprząc wielką moc obliczeniową do ważnych i potrzebnych zadań. Algorytmy nie są takie same. Co czyni algorytm dobrym? Dwa najważniejsze kryteria to wykonanie bieżącego zadania i zrobienie tego w wydajny sposób. Zwykle chcemy od algorytmu odpowiedzi, która zawsze będzie poprawna. Czasem jednak zadowalamy się algorytmem, który nie udziela najlepszej odpowiedzi, bo doskonałe algorytmy stworzone do tych zadań działają bardzo, bardzo długo. Powiedzmy, że chcemy program, który określi najlepszą trasę dla furgonetki z paczkami zaczynającą się i kończącą w magazynie. Program liczyłby parę tygodni. Jeśli zgodzimy się, by program wskazał drogę dobrą, ale nie najlepszą, to wystarczy mu parę sekund. Czasami dobre wystarcza. Jak zmierzyć wydajność algorytmu? Możemy zmierzyć czas działania programu, ale to dotyczyłoby szczególnego zastosowania w konkretnym języku i komputerze dla konkretnych danych wejściowych. Informatycy stosują metodę analizy asymptotycznej. Pozwala ona porównywać algorytmy w konkretnym języku lub na sprzęcie. Byśmy mogli kategorycznie stwierdzić: Niektóre algorytmy są wydajniejsze od innych. O algorytmach i analizie asymptotycznej możecie się tu uczyć dzięki dwóm wykładowcom z kolegium w Dartmouth. Tom Corman to główny autor najpopularniejszego podręcznika do algorytmów oraz książki Algorytmy bez tajemnic. Devin Balcom wykłada Wstęp do informatyki i para się robotyką. Skonstruował pierwszego robota składającego origami. Tom i Devin nauczą Was wielu algorytmów, które poznacie na informatyce: do szukania i sortowania oraz rekurencyjnych. Ja najbardziej lubię to od wykresów. Będą interaktywne wizualizacje, quizy i zadania informatyczne, byście lepiej zrozumieli zdobywaną wiedzę. Gotowi do następnego etapu?